Unia Polityki Realnej, proszę. Dziękuję. Ja mam przede wszystkim tutaj takie pytanie, ale chciałem powiedzieć, że pana słowa, pana głębokie słowa nie pójdą w zapomnienie. Komisja Europejska, czyli polski rząd. Dziękuję, że pan to wszystkim tak wcześniej uświadomił. Tak nie powiedziałem. Przecież tłumaczyłem, jaki jest proces decyzyjny, że Rada Europejska podejmuje kluczowe decyzje w konsultacji. Natomiast mam do pana takie pytanie, jak pan się do tego odniesie, ponieważ nie przyniosłem tutaj rekwizytu, miałem zamiar przynieść cebulę, ale można powiedzieć, że Polska od 25 lat to jest taka cebula, gdzie ludzie obierają pierwszą, jakby zdzierają pierwszą warstwę i mają nadzieję, że może tam nie będzie socjalizmu, może tam nie będzie policyjnego państwa, może tam nie będzie, może tam znajdą wolność gospodarczą. I okazuje się, że znowu ta sama warstwa, znowu kolejne ugrupowanie, to jest ten sam socjalizm, państwo policyjne i tak dalej. I zdzierają i państwo są taką kolejną warstwą, która jest, no niby zdzieramy tą warstwę, mamy nadzieję, że może to jest jakaś prawica, może to jest jakaś wolność gospodarcza, może już nie będzie tego państwa policyjnego. Dlaczego państwo, używając tak języka innego ugrupowania, że tak powiem, dlaczego państwo nie dokonają coming outu i nie powiedzą, że są państwo naprawdę tymi socjalistami, zanim to znowu zweryfikuje jakby zdarcie kolejnej warstwy. Ale broń Boże, nie jesteśmy żadnymi socjalistami, już to tłumaczyłem. Jesteśmy za wolnym rynkiem, tam gdzie on rzeczywiście jest potrzebny, tam gdzie jest przedsiębiorczość, tam gdzie jest obniżenie kosztów pracy, mniejszy ZUS, emerytura obywatelska. Wszystko obniżenie kosztów, a jednocześnie państwo musi być szczelne. Państwo musi być minimum, ale musi być silne w tej warstwie, za którą odpowiada. Uszczelnienie polskiego budżetu. Ile kasy z Polski, kochani, jest wyprowadzanych, a które mogłoby służyć właśnie obniżeniu danin przedsiębiorców, mogłoby służyć na wyższe zasiłki. Państwo powinno być nie wszechpotężne, państwo powinno być minimum, ale bezwzględnie silne w obronie interesów polskiego budżetu i polskiego społeczeństwa i wtedy starczy i dla przedsiębiorców, i na matki, tak, i ale to urlopy są macierzyńskie. Ci sami ludzie, a pokolenie, że tak powiem, trochę wyższe od mojego, czyli jakby pokolenie naszych mam i tak dalej, to pokolenie mówi wyraźnie już, wiele osób mówi, że wolałoby po prostu już, żeby następne pokolenie, już tu nawet nie mówię o konkretnej partii, ale żeby następne pokolenie już obrało władzę. Bo ja się po prostu martwię, czy państwo mają zdrowe palce. Bo każdy, kto idzie do Sejmu, każdy, kto po prostu tam ma dostęp do telewizji i później jest wybierany, mówi, że no tak, zrobimy w ten sposób. Znamy, jakie jest do tej pory niby na papierze przesłanie Platformy Obywatelskiej. A jak idą do Sejmu, to no te palce nie do końca dobrze działają i tak po prostu wybierają swoje, idą do Europarlamentu i na to są... Poseł chce uspokoić, tak? Chcę uspokoić, tak. Mamy zdrowe palce i chcę się zgodzić z rodzicami kolegi, którzy wskazują, że potrzebne jest nowe pokolenie. Rzeczywiście tym nowym pokoleniem jest ta partia, która ma najmłodszy klub parlamentarny, jest nadzieją polskiej prawicy, to jest Solidarna Polska.